Witam Państwa, kłaniam się. W środę, 9 października, właśnie na zegarach miła, minęła godzina 18. Rozpoczynamy. No, huragan już e, zaczyna dotykać Florydy. E, o tym będę mówił, o tym huraganie. Natomiast zaczyna się dziać coś w Stanach Zjednoczonych z wyborami prezydenta USA, o czym warto wspomnieć. I tak jak rzadko e, robię informacje na temat lewackiej prasy, no, demokratycznej tych demokratów prasy w Stanach Zjednoczonych, tak teraz zdecydowałem się na to, dla, dlaczego. Dlatego, że warto przeczytać, co oni piszą o Trumpie, o tych swoich sondażach, które oni robią, dlatego, że zaczynają płakać i, i z tego płaczu, z powodu tego płaczu, chciałbym Państwu przedstawić ten temat bliżej, bo wybory są coraz bliżej w Stanach Zjednoczonych i to proszę Państwa czas tak szybko leci, że aż trudno uwierzyć. Yy, więc prasa ta jakby przychylna aktualnej administracji prezydenta pisze, że Donald Trump odrabia straty, bo według nich Donald Trump no, miał zbyt dużą stratę do Kamali Harris. Oczywiście my się z tego śmiejemy, ale sformułowanie u nich w tytułach, że Donald Trump odrabia straty, to znaczy, że coś się dzieje nie po ich myśli. Yy, podają wprawdzie, że Kamala Harris trzema punktami procentowymi wyprzedza Trumpa, ale to wiedzą Państwo jak to jest. To jest granica błędu statystycznego. No, To są te ich sondaże dla agencji Reutera, dziennik New York Times pisze itd. itd. Obie redakcje zaznaczają, że w porównaniu, w porównaniu do poprzedniego badania przewaga kandydatki Republikanów nad reprezentantem Demokratów zmalała. Wówczas wynosiła 6 punktów procentowych. A teraz im spadło na trzy. No i jest według nich dramat, a piszą to, nie pisze to prasa przychylna Trumpowi. Więc warto w tej chwili przeczytać to, co oni piszą. Wybory prezydenckie, jak wszyscy wiemy, 5 listopad, czyli już niedługo. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie agencji Reutera, Kamala Harris wyprzedza Donalda Trumpa stosunkiem głosów 46 do 43. Ja przypomnę, to są ich szacunki, nie nasze, bo ja wiem, że Trump wyprzedza, ale zostawmy to. W opublikowanych na łamach New York Times odpowiednio od 49 do 46% no, przewagi, jak zauważają eksperci, mieści się w granicach błędu statystycznego, Oczywiście prasa lewacka, tak. Według agencji Reutera niektórzy z wyborców dali się przekonać twierdzeniom Trumpa, który ostatnio w swojej kampanii skupia się na kwestii nielegalnej imigracji, jak przekonuje polityk, związanej z nią przestępczości. Trump połączył nielegalną imigrację z przestępczością i to trafia do społeczeństwa jest wysłuchiwane i y, społeczeństwo przychyla się ku tej uwadze, tak, że ma to bezpośredni związek. Z sondażu tego jakby grupowego wynika, że około 53% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że imigranci przebywający do, y, do kraju nielegalnie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego wobec 41% tych, którzy się z tym nie zgadzają. Czyli różnica jest znaczna, bo różni, różnica, proszę Państwa, jest 12%. Wiemy, że chodzi o bezpieczeństwo, 12%. Różnicy w tym zagadnieniu to jest kolosalna, kolosalna różnica. W porównaniu z majowym sondażem wyborcy stali się bardziej podzieleni w tej kwestii. Wówczas pozytywną odpowiedź udzieliło 45, że tak, że to powoduje sprawy bezpieczeństwa, czyli wzrost niebezpiecznych sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ta ilość imigrantów, a negatywną 46 i to się zmieniło bo to była 1% różnicy, to był 1% różnicy, a teraz jest 12%. Czyli coś w narodzie amerykańskim drgnęło, że oni zaczynają uważać, że ci imigranci, którzy przybywają do USA, powodują wzrost no, niebezpieczeństwa dla legalnie przebywających na terenie USA, bo tak to należałoby powiedzieć. Więc te kwestie będą rzutować na wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to jest istotna kwestia emigracyjna, ale Amerykanów zapytano także sprawy gospodarcze. W sondażu wynika, że 44% respondentów uważa, że Trump lepiej podchodzi do problemu rosnących kosztów utrzymania, podczas gdy Kamala Harris w tej kwestii wskazuje, na nią 38%, czyli mamy tutaj mm, dokładnie, proszę Państwa, 6 punktów procentowych na korzyść Trumpa. I to pisze prasa no, przychylna y, tej administracji Bidena w tej chwili. I y, y, to jest drugi element, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze że Trump wygrywa, czyli Trump wygrywa sprawami gospodarczymi według nich, według tej pracy i wygrywa sprawami emigracji i niebezpieczeństwa, które to niesie za sobą. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jest około 25 milionów nielegalnych emigrantów. Ja jestem tego ciekawy, yy, ilu z nich będzie nielegalnie głosować, bo to jest yy, bardzo ciekawy temat. Oczywiście oni narażają się na, oni łamią prawo, prawo federalne, jeżeli ktoś nielegalnie głosuje, ale najpierw trzeba ich złapać. Jak tam w punktach wyborczych niektórych, na przykład w stanie Illinois, w stanie Illinois, nie trzeba pokazywać ID w ogóle. W niektórych county wprowadzili to, że tam trzeba coś tam, ale to... Prawo stanowe jasno mówi, że nie trzeba pokazywać ID, tylko mówi się imię, nazwisko i tak dalej, dostaje się kartę i idzie. Tak to każdy może powiedzieć, tak? Więc, proszę Państwa, przewaga między kandydatami maleje jednocześnie i oni są tym zasmuczeni, demokraci. Respondenci o wiele bardziej ufają Trumpowi niż Harris w kwestii gospodarki prawie 3 czwarte respondentów, 75%, przyznało, że w 2023 roku ograniczyło wydatki na artykuły spożywcze ze względu na ich ceny. Widzą Państwo, zaczyna coś się dziać w Stanach Zjednoczonych, ludzie zaczynają dostrzegać problem i wydaje mi się, że to może być problem. Dla Partii Demokratycznej. Krajowe sondaże są dobrym barometrem nastrojów i postaw wyborców, jednak te liczby niekoniecznie wskazują na wynik w kolegium elektorów, który zostanie ustalony przez Stany Kluczowe. Pamiętajmy o tym, że Georgia, Pensylwania, Wisconsin to są kluczowe Stany. Ale tam te sondaże są niezwykle wyrównane, więc trudno w tej chwili cokolwiek prorokować, ale warto wspomnieć. Huragan Milton, proszę Państwa, dotyka Florydy już. Zagrożenie jest ogromne. Ma kategorię czwartą, kategorię piątą, kategorię czwartą, piątą. Mówi się o piątej. Proszę sobie wyobrazić, że huragan kategorii ma szybkość wiatru dochodzącą do 290 km na godzinę. Ja Państwu powiem tak, 290 km na godzinę to jest jakiś Armagedon. Więc yy, to jest sytuacja nadzwyczajna. Yy, takiej sytuacji nie było od Zatoki, jeśli chodzi o, na Florydę, od, od lat 20 zeszłego stulecia huragan Milton zmierza w kierunku Florydy no on już praktycznie tam jest stwarzając niezwykle poważne zagrożenie krajowe centrum huraganów ja zanim o tym będę mówił powiem państwu w Stanach Zjednoczonych są takie radia kupuje się je to jest Weather Channel Radio, tak? To dobrze mówię, to chyba o to chodzi. To jest radio, które się włącza i, i nic więcej. Tam nie szuka się fali. Ono, się, ono po prostu jest, ma być włączone. I ono się uruchamia, to radio, samo, ma być tylko włączone. Uruchamia się wtedy, kiedy się coś dzieje. I komunikaty lecą przez to radio. To jest specjalna fala ogólna na całe Stany Zjednoczone jedna i to są komunikaty emergency, czyli na przykład z Krajowego Centrum Huraganów, tak? czyli yy, to są informacje dotyczące danych miejsc, stanów lub ogólnego zagrożenia. To radio wówczas poprzez specjalnym sygnałem się wysyła taki sygnał i ono się włącza. Włącza się to radio, się włącza, wiem. Włącza się to radio i nadaje komunikaty. Więc oczekuje się, że huragan obecnie kategorii 5 skręci na północny wschód we wtorek, kiedy to się odbywało we wtorek i teraz dociera na Florydę. Dzisiaj wieczorem tam będzie ichniejszego czasu, huragan Milton zmierza w kierunku Florydy, stwarzając niezwykle poważne zagrożenie. To zagrożenie, proszę Państwa, można by powiedzieć, od stulecia nie było takiego w tym miejscu zagrożenia. Yy. Mówią eksperci z Narodowego Centrum Huraganów. W porannym biuletynie mieszkańcy proszeni są o podporządkowanie się poleceniom lokalnych urzędników, ale te polecenia lecą już grubo od poniedziałku. Milton wzmocnił się, on wzmocnił się w poniedziałek i później we wtorek zaczął y, ka, kategorii piątej, czwartej, piątej, tak? To jest fluktuuje. Raz jest tak, raz jest tak. To jest piątej kategorii huragan. To jest najwyższy poziom w skali Safira-Simpsona Hurricane Wind Scale. Czyli to jest najwyższa skala w skali Safira-Simpsona. Piątej kategorii. Więc te wiatry, przypomnę, mogą osiągać szybkość do 290 km na godzinę. To są katastrofalne niewyobrażalne szkody. Zgodnie z informacjami centrum we wtorek i w środę rano maksymalne wiatry Milton osiągnął właśnie do 290 km na godzinę. On może osłabnąć wchodząc na ląd na przykład do kategorii czwartej, ale to będzie czwarta kategoria to też jest tam ponad 200 km na godzinę, chyba z tego, co pamiętam, 230. To, to jest ogromna, to jest ogromna siła. Choć spodziewane są wahania w intensywności, prognozy wskazują, że Milton pozostanie niezwykle niebezpiecznym huraganem, aż do momentu dotarcia do Florydy, no i tam troszeczkę zwolni nad, nad lądem i y, pójdzie w kierunku oceanu i tam y, jakby zniknie. Zatoka Tampa, bo o niej mówię, bo tam się generował ten, wulk, ten huragan, wulkan jeszcze nam, wulkanów trzeba, z Zatoki Tampa on szedł i jakby ta zatoka nie została, ten element, który dochodzi do Florydy, tej zatoki, nie została bezpośrednio dotknięta przez duży huragan od 1921 roku, czyli ponad 100 lat mamy w tej chwili sytuację, gdzie mamy stuletni, można powiedzieć nawet więcej, stuletni huragan, który właśnie przekroczył tą barierę. Gubernator Florydy, Ron Santis powiedział, na konferencji prasowej, że ludzie powinni y, wykonać swój plan, zanim będzie za późno, ale tam już o tej porze ludzi nie ma. Wszyscy pozabezpieczali domy i znikają. Po prostu pouciekali. Miliony ludzi, proszę Państwa, autostrady korkowane i tak dalej. To jest obowiązek nakazu ewakuacji. Obowiązuje się tych, zobowiązało się tych ludzi w wielu hrabstwach wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Kevin Guthrie, dyrektor wykonawczy Florida Division of Emergency Management, Management, Emerge, Emergency Management, no to to jest yy, yy, taka grupa ludzi, którzy, którzy która się powołuje, jakby on jest tym dyrektorem, jeśli coś się dzieje, tak? Czyli w stanie klęsk żywiołowych i tak dalej, powiedział, że jest zadowolony z liczby osób ewakuujących się przed burzą. No miliony ludzi, to proszę państwa, miliony ludzi. Ja mówiłem poprzednio, nie? To ponad 20 milionów ludzi się ewakuowało, jeśli nie więcej. Obszar Tampa Bay wciąż podnosi się po huraganie Helen. To też trzeba pamiętać. Jego potężnym przypływie, ściana wody sięgająca 8 stóp, to tych stóp, ile to jest stopa, to jest tyle tych stóp, ale to jest mniej więcej 32 cm jedna stopa. Tak? To tak mniej więcej. Więc 3 razy 8 jest 2,5 metra. Spiętrzenie wody było i zalewało, tak, lądy, natomiast on, ten Helen, znajdował się 100 mil od brzegu i wówczas zginęło 12 osób, a największe szkody odnotowano wzdłuż łańcucha wysp tych barierowych, San Petersburg i do Clearwater, te wyspy. Według Narodowego Centrum Huraganów Milton może przenieść falę sztormowe nawet o wysokości do 4 metrów. Czyli można by powiedzieć, że prawie podwójne, jakie były za czasów tego huraganu wcześniejszego. Więc Helen. Więc ten ma jeszcze większą falę sztormową i powodziową. To, co się działo poniedziałek, wtorek, kiedy stały strumień pojazdów zmierzał na północ w kierunku Floryda, Penhale, autostradą międzystanową 75, główną autostradą po zachodniej stronie Półwyspu, podczas gdy mieszkańcy stosowali się do nakazów ewakuacji. Tak? Wszyscy uciechali. Ruch uliczny zakorkował południowe pasy autostrady na wiele kilometrów, gdy inni mieszkańcy udali się do względnie bezpiecznych fort. Lauderdale i Miami po drugiej stronie stanu. Pytaliście o Key West. To jest przylądek y, najdalej wysunięty cypel Florydy na Key West. Key West jest tylko 90 mil y, na Kubę. To tam jest też strefa zagrożenia, ale nie jest taka bardzo, tak? Bo on, Key West jest y, praktycznie w oceanie, w zatoce po prostu tam się wiatry rozpędzają, ale nie będzie tam takiej tragedii jeszcze, jak właśnie w tym miejscu, gdzie huragan w tej chwili przechodzi. We wtorek jeszcze nieliczni mieszkańcy, którym udało się znaleźć, ścigali się z czasem, aby zabezpieczyć swoje budynki i dobytek, ale nikt z nich pytany przez służby nie powiedział, że zostaje. Wszyscy po prostu zmykają. Służby na Florydzie są gotowe do nadejścia Miltona, usuwają gruz, pozostały po poprzednich burzach. Proszę Państwa, no straszne to jest, bo oni nie, jeszcze nie posprzątali tego, co mieli. Tak? Po, po poprzednim huraganie, a już idzie drugi, y, może nawet i dobrze, tego nie posprzątali, bo by sprzątali dwa razy. Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden i e, wiceprezydent Kamala Harris skontaktowali się z Desantisem i burmistrzem Tampy Jane Castor, aby dowiedzieć się osobiście o przygotowaniach. I prezydent Biden przekłada swoją nadchodzącą podróż do Niemiec i Angolii, aby zająć się przygotowaniami do nadchodzącego huraganu Milton. Biorąc pod uwagę przewidywaną trajektorię i siłę huraganu, prezydent Biden przekłada swoją nadchodzącą podróż do Niemiec i Angolii, aby nadzorować przygotowania i reakcje na huragan Milton, a także trwające prace nad skutkami huraganu Helen na południowym wschodzie Florydy, przekazał we wtorek Biały Dom w oficjalnym komunikacie. Także no, będę Państwa informował, co tam się będzie działo, ale to jest Armageddon. To jest, jeżeli ten huragan nie zmniejszy siły wiatru, to siła wiatru, proszę Państwa, 250 km, 270 km na godzinę do 290, jest w stanie zmieść wszystko z powierzchni, łącznie z domami i miastami. To, to jest... Nie... To jest niebywała siła. Mamy w tej chwili do czynienia tutaj z tak zwanym alkoholowym odwetem. I proszę Państwa, to, że są konflikty na świecie, Bliski Wschód, Ukraina i mnóstwo różnych innych chińskich tamtych, które wiszą w powietrzu, tak? Więc przy tym narodziła się wojna. W cudzysłowie oczywiście, bo jak to inaczej powiedzieć, wojna gospodarcza. O co chodzi? Unia Europejska przygrywa z Chinami i widać, że chcą likwidować te, te sklepy, gdzie z Chin można tanio kupować dosyć szybko w, w ramach ochrony konsumenta. Nie wiem na czym polega ta ochrona konsumenta, ale wiem że konsument kupuje dwa razy taniej. Ale oni zawsze tak gadają. Natomiast tutaj mamy inną sytuację. Sytuację o wiele gorszą. Otóż, proszę Państwa, alkoholowy odwet. Chińczycy odpowiadają na cła, na elektryki, na samochody elektryczne. Chiny biorą odwet za nałożenie dodatkowych ceł na ich samochody elektryczne. Państwo Środka ogłosiło wprowadzenie czasowych środków antydumpingowych na brandy importowane z Unii Europejskiej. Dotknie to takie marki jak Tennessee czy Remy Martin. Chińskie Ministerstwo Handlu stwierdziło, że przeprowadzone dochodzenie wstępnie wykazało, że towary z Unii Europejskiej zagrażają tamtojszemu sektorowi brandy. Niech im będzie. Ale o co chodzi? W zeszłym tygodniu Komisja Europejska poinformowała o przegłosowaniu nałożenia dodatkowego cła na auta elektryczne importowane z Chin. To są bardzo tanie i też nie ustępują tym które sprzedawane są w Europie. Więc macie sytuację bardzo klarowną. Taryfy mają się wahać od 7,8 do 35,3% w zależności od producenta. Czyli do wartości samochodów do wartości chińskiego samochodu Unia Europejska chce dołożyć 7,8 do 35% cła. Ale to nie wszystko, proszę Państwa. Te cła dodatkowe są dodatkiem do standardowego unijnego cła importowanego na import samochodów wynoszącego 10%. Czyli Cło było 10% na samochody chińskie, a teraz ma sięgnąć dodatkowo do 35%. Czyli to wygląda na to, że oni chcą oprocentować samochody z Chin maksymalnie kwotą 45%. No to jest, powiem Państwu, to trzeba rzeczywiście długo myśleć na ten temat, żeby coś takiego wymyśleć. Chiny wyraziły swój stanowczy sprzeciw. A co z konsumentem, no nikogo to nie obchodzi, tak? Że moglibyśmy kupować tańsze samochody z Chin, ale to każdy ma w nosie. Chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało, no dlaczego tak się dzieje? No bo największy przemysł samochodowy mają Niemcy. Jeżeli oni wypuszczają Chińczycy samochody, które konkurują z niemieckimi, no to Niemcy jako Jedna z najmocniejszych gospodarek w Unii Europejskiej mówią nie i tyle. Chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało, że dochodzenie wstępnie wykazało, że dumping, sprzedaż po zaniżonych cenach brendy z Unii Europejskiej zagraża chińskiemu sektorowi brendy. Ale powody, no jakieś komisje tworzą. Wskazując na potencjalne dalsze działania, chińskie ministerstwo stwierdziło, że dochodzenie to dotyczące unijnych produktów, znowu wieprzowych, do wieprzowiny się dobrali, jest w toku i po zakończeniu dochodzenia podejmie obiektywne, mówi i uczciwe decyzje, Chińczycy mówią. Także zablokują im całkowicie eksport. Cokolwiek miałoby iść do Chin, to będzie blokowane. Chińskie Ministerstwo dodało, że rozważa podwyżkę ceł na import pojazdów o dużej pojemności silnika. Chodzi dodatkowo o 2,5 litra i więcej. Więc jak ktoś z Państwa kupuje samochód silnikiem w ogóle 2,5 litra, zapomnijcie lepiej kupować te litr, które mają, są takie, mają litr. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, ma samochód, który ma litr pojemności. Ma trzy cylindry, proszę Państwa. Nie ma żartów. Jakiś czeski chyba to był. Więc mamy różnego rodzaju kwoty podane, ile Unia Europejska zarabia na tym handlu z Chinami. No, są potężne miliardy, tak? Ale oni tutaj będą no, tak robić, żeby odbić sobie to wszystko. No i to jest tak, tak zwana wojna handlowa. Francja oberwie najbardziej, jak wskazuje Reuters, to Francja jest postrzegana jako cel dochodzenia prowadzonego przez Pekin w sprawie Brandy ze względu na wsparcie przez nią ceł na pojazdy elektryczne produkowane w Chinach. No i Francuzi mogą się pożegnać z interesem na alkoholu yy, z Chinami. No zobaczymy. To ten kraj odpowiadał Także za 99% importu brendy do Chin, czyli głównie uderza to we Francję. W zeszłym roku dostawy francuskiej brendy osiągnęły kwotę prawie 2 miliardów dolarów. Te znane marki znalazły się wśród marek najbardziej dotkniętych. Te najbardziej znane marki francuskie. No i proszę Państwa, Chcą teraz jeszcze od nich kaucje. Jak oni będą wysyłać jakieś alkohole z Francji do Chin, to chcą od nich kaucje w wysokości około 40% wartości towaru wysyłanego do Chin. I Chiny nie wspominają w ogóle o tym, czy im te pieniądze oddadzą, czy kiedykolwiek im oddadzą. Depozyty to są tak zwane depozyty sprawią, że import brandy z Unii Europejskiej byłby z góry jeszcze droższy niż się przewiduje. Nie jest jasne w jaki sposób i kiedy importerzy będą mogli odzyskać swoje depozyty. Chińskie Ministerstwo Handlu nie podało żadnych szczegółów. Ale dlaczego oni to biorą te depozyty? Ja nie wiem, bo towar mi się jeszcze wysyła. No to mamy tutaj informację, że chińskie władze porywają biznesmenów dla okupu i to, proszę Państwa, nie są jaja. To jest prawda. Ten proceder trwa od lat. Europa stoi u progu wojny handlowej z Chinami. Tak? No już tą wojną właśnie widzimy. I teraz komunikat jest taki. Wzywam do natychmiastowego zakazu zatrzymywania przedsiębiorców przez lokalne władze i wypuszczania ich za pieniądze, by finansować tak zwane swoje budżety. Taki apel pod koniec września wydał ważny chiński ekonomista. Apel został szybko usunięty przez cenzurę, jednak eksperci przyznają, że problem jest poważny i pogłębia się. Apel profesora Zu Tain Nanyonga, wicedyrektora Instytutu Strategii Międzynarodowej w Centralnej Szkole Partyjnej, nie byle jaki profesor, opublikowany został na jego blogu 26 września, choć, choć bardzo szybko został zharmonizowany, to sformułowanie oddaje słowo cenzura. Po prostu zamiast słowo cenzura używa się, żeby zharmonizować treść harmonizować, no to jak ktoś miał harmonię, to wie, trzeba też nastroić. Czyli treść, yy, która była napisana przez profesora, nie współgrała i nie harmonizowała z polityką ogólną, więc została poddana harmonizacji. No i zharmonizowali treść i treść zniknęła. Już żadnej treści nie ma. Czyli mieli zharmonizować, a usunęli, tak? Jak w Chinach określa się usuwanie treści przez cenzurę, to jest właśnie harmonizowanie. Yy. Ale ten jego komunikat został przechwycony przez inne serwery, serwery poza Chinami. Mówi się, że w internecie nic nie ginie, proszę państwa. Więc Chiny porywają dla okupu. Profesor, będący znanym chińskim ekonomistą, opisał swoje obserwacje dotyczące działania lokalnych komisji dyscyplinarnych, mających co do zasady walczyć z powszechną w Chinach korupcją. Jak oni to w ogóle robią? Jego wniosek był jednak brutalny. Stwierdził, że komisje te bezkarnie nadużywają swojej władzy wykorzystując prawo do zatrzymywania przedsiębiorców jak, jak łatwy sposób na pozyskiwanie funduszy przez lokalne chińskie władze. Z tego powodu naukowiec zaapelował, by natychmiast wstrzymać i zakazać lokalnym władzom zatrzymywania prywatnych przedsiębiorców i wypuszczania ich za pieniądze w celu uzupełnienia dochodów podatkowych. Ale ja coś podobnego obserwuję tutaj, proszę Państwa, w Polsce. Nie sądzicie? Inaczej mówiąc, ekonomista wprost zarzucił chińskim władzom na wszystkich szczeblach porywanie biznesmenów dla okupu. Po prostu zatrzymujemy biznesmena, nakładamy mu grzywne albo yy, pieniądze, jakąś taką formę grzywny, albo jakiegoś okupu, okupu, który jest sankcjonowany prawnie, no i żądamy tych pieniędzy, a później to zobaczą te pieniądze jak świnia niebo, tak? Więc jak podkreśli, jest praktyka taka i ta będzie się nadal upowszechniać, mówi ten chiński profesor, Doprowadzi do narodowej katastrofy gospodarczej, a kluczowe prywatne przedsiębiorstwa w, całej, w całym kraju będą upadać, wstrzymywać działanie lub uciekać za granicę. No bo <śmianie> oni dorywają go, wsadzają do więzienia pod różnym pretekstem wymyślonym, nieprawdziwym, ale to nie ma znaczenia. Jak się goś nie wykupi, no to jest problem. Zarzuty Zong Tian-Jonga wydają się nieprawdopodobne, ale ekspert jednak mówi, że to jest prawda. To nie jest nic nowego. Ten proceder trwa w Chinach od lat, przyznaje dr Michał Bogusz, analityk w zespole chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Więc mamy potwierdzenie i z Chin, i z Polski, że to się dzieje. Chińskie władze oczywiście nie nazywają tego i porywaniem dla okupu. No ale nie już wiem, że chcecie o tym palikocie, że no palikota porwała prokuratura i chcą okupu miliona złotych. Miliona zł, nie? Biedak nie ma pieniędzy. Ale to jest inna sprawa. No Czy można to porównać? Też był biznesmen, no, ale on tyle ludziom pieniędzy jest winny. Nie chcę wchodzić na razie w szczegóły, ale czy te fakty można porównać ze sobą, tak? bo akurat to jest najnowsze. Więc chińskie władze nie nazywają tego porywaniem dla okupu. Wyobraziłem sobie, że idzie facet i szef firmy, oni go porywają, bo mówią tak, zrobiłeś to, zrobiłeś to, tamto, jesteś korupcogenny, naraziłeś na straty państwo, mimo, że facet nie wie w ogóle o co chodzi, wszystko jest okej, okay, nie? No to wsadzają go i mówią mu, albo zapłacisz, albo nie wyjdziesz. No i tak się firmy rozwalają, bo nie ma szefa, gościa trzymają miesiąc, albo dwa, aż zbiera pieniądze, jak już wychodzi, to firma już w strzępach jest, tak? To formalnie jakby nie jest porywanie, tylko zatrzymywanie na potrzeby śledztwa. No to teraz się zbliżamy do polskiego dylematu. To taki areszt wydobywczy. No to dokładnie to, co mamy w Polsce. Tylko nie chodzi o wydobycie od aresztowanych zeznań, ale pieniędzy wyjaśnia ekspert. I ta sytuacja tutaj, to już mi bardziej przypomina areszty wydobywcze w Polsce. No. Kaucja. Wobec zatrzymanych, ale czy te kaucje są zwracane? No, proszę Państwa, nie wiadomo. W Chinach nie. Wobec zatrzymanych przedsiębiorców wymyślane są mniej lub bardziej wyimaginowane zaległe opłaty, podatki, ryczałty, podatki gruntowe, i inne zobowiązania. Oni je opłacają bezpośrednio do budżetu lokalnego i wracają na wolność, jeśli jeszcze mają do czego wrócić, bo ich bez biznes na przykład nie upadł. Jak dotąd zatrzymania dotyczą niemal wyłącznie chińskich biznesmenów, nie oznacza to jednak, że praktyka ta nie zmieni się i zatrzymywani będą również biznesmeni zagraniczni, a mówi się, że już są pierwsze przypadki. I już się zdarzają. Znawcy znają już kilka przypadków zatrzymanych w ten sposób biznesmenów w Hongkongu czy na Tajwanie, ale w ich przypadku nie chodziło o wyłudzenie pieniędzy, ale całkowite przejęcie ich biznesów. Lokalne grupy interesu y, były zainteresowane tym biznesem, więc aresztują szefa biznesu, przejmują biznes i gość wychodzi goły i wesoły, ale żyje. Bo oni go przekonają, że wyjdziesz ale będziesz żył. Ale biznesu i pieniędzy już nic nie będzie. Zatrzymania przedsiębiorców w celu wyłodzenia pieniędzy nie są nowym zjawiskiem i ten apel profesora Zół pojawił się teraz nieprzypadkowo. Wszystko wskazuje bowiem na to, że problem nasila się z powodu potężnego zadłużenia wewnętrznego na wszystkich szczeblach. Strzeb administracji chińskiej. I teraz, proszę Państwa, lokalne władze bywają zadłużone nawet na kilkakrotność swojego rocznego budżetu, tak? No i wpadają w pułapki zadłużenia, na przykład powołują jakieś spółki, tak? mają wybudować most. I to na niej spoczywają zobowiązania wzięte z tego tytułu. W ten sposób zadłużenie takich spółek nie jest wliczane do zadłużenia lokalnych władz, choć nadal jest to faktyczny dług władz, który je stworzyły, bo władze są w 100% właścicielem tych spółek, mówi ekspert. Nie dziwi w tej sytuacji wraz z poważnie rosnącym zadłużeniem rośnie również skala wymuszeń wobec przedsiębiorców lokalnych, chińskich i zagranicznych. Tam, gdzie są pieniądze, są problemy. A tam, gdzie jest rodzina i pieniądze, są jeszcze większe problemy. Słyszeliście państwo o majątku Zbigniewa, przepraszam, Zygmunta Solorza? Inwestorzy zaniepokojeni sporem o sukcesję. Tam podobno do jakiejś sukcesji, sukcesja była zabezpieczona, ale już teraz nie wiadomo tak do końca. We wtorek y, rano, wczoraj, notowania cyfrowego Polsatu kontynuowały spadki. Generalnie to wszystko runęło. Y, te jego imperium Soloża straciło. Y, kapitalizacja w ogóle koncernu skurczyła się o 1,6 miliarda złotych. Dlaczego? Bo Zygmunt Solosz odwołuje, jest konflikt pomiędzy jego synami, a jego żoną, młodą kobietą, która chce zawładnąć majątkiem Solorza. Nie zgadzają się na to jego synowie, piękni synowie. Ja nie wiem, jak ojciec może zrobić coś takiego synom. To jest krew z krwi. Ja po prostu jestem zdumiony. Taki człowiek wyrzuca swoich synów z zarządów spółek, dlatego że, no, przecież widać, że kobieta, jakby jego żona, no, w związku z tym, że jest żoną, będzie dziedziczyć wszystko, tak? No, można to, bo to są to są kapitały, można to podzielić, można zażegnać, ale, proszę państwa, widać, że konflikt jest. Wtorek rano to się działo, kilkanaście minut po rozpoczęciu handlu na warszawskiej giełdzie, kurs akcji cyfrowego Polsatu spadł o 7,3%. No, generalnie te wszystkie historie Zygmunta Solorza mocno tracą, w poniedziałek, gdy odbywało się nadzwyczajne walne zgromadzenie w innej firmie miliardera energetycznym ZEPAK, notowania cyfrowego Polsatu straciły na zamknięciu również. Przez ostatnie 10 sesji kurs osiąg osunął się 18%. To są potężne stra straty, miliardowe. Zygmunt Solosz jest głównym akcjonariuszem cyfrowego Polsatu, posiadającym poprzez inne podmioty, m.in. Fundację TV Foundation z Liechtensteinu. 62% akcji dających ponad 70% głosów. Czyli tak jak on będzie chciał, tak się stanie. Te głosy są oczywiście w walnym zgromadzeniu. Solosz jest też przewodniczącym Rady Nadzorczej walnego zgromadzenia cyfrowego Polsatu. Jest areną sporu między miliarderem a jego dziećmi. Dotyczące, dotyczące sukcesji. Tak? Różne się pokazują na ten temat artykuły, ale Zygmunt Solosz usunął z rady nadzorczej tej kluczowej spółki syna Tobiasa i prawnika Jarosława Grzysiaka. W Radzie wiceprzewodniczącą jest aktualna żona Zygmunta Solorza, to Justyna Kulka, która według medialnych doniesień usiłuje przejąć Biznesy miliardera wbrew jego dzieciom. Założyciel koncernu w datowanym na czwartek 26 września liście do pracowników zapowiedział działania, których konsekwencją mogą być odwołane jego dzieci z władz spółki i grupy. W, w poniedziałek na walnym zgromadzeniu tych spółek ZEPAK doszło do jakby jak to się mówi trzęsienia ziemi. Zygmunt Solosz odwołał dwóch synów i bliskiego współpracownika z Rady Nadzorczej, chodzi o Tobiasa Solorza i Piotra Żaka oraz prawnika Jarosława Grzysiaka, który w ostatnich latach był doradcą biznesmena. Kurs akcji energetycznej spółki spadł wtedy w umiarkowanym stopniu, bo niespełna 1,4% na zamknięciu i tak dalej. No, wyrzucił swoje dzieci, dwóch synów z tych spółek, tak, zarządu Wiedzą Państwo, ja no trudno mi się zagłębiać w tą sytuację odnośnie jego dzieci, ale widać, że konflikt jest. Tak, e, to jest jego prawowita żona, ale jest coś, czego ja jako ojciec bym nie zrobił na jego miejscu. E, zadaniem ojca w takiej sytuacji, tym bardziej, że tam nie wiem, tam coś ze zdrowiem z nim jest nie tak nie ma już tych relacji, a miał bardzo dobre relacje z dziećmi. Z tego, co ja czytałem artykuły parę lat temu, miał rewelacyjne układy z dziećmi. I to się wszystko popsuło, kiedy no, młoda żona przyszła, jakby, no jest prawowitą żoną. Tak. Ja powiem państwu jedno. Jako ojciec Pan Solosz powinien zrobić wszystko, żeby tego konfliktu nie było. On tego nie zrobił. Nie wiem, z czym to jest podyktowane. Czy jego stanem zdrowia, czy może coś mu się popsuło w widzeniu, w jasnym spojrzeniu na rzeczywistość. Bo tu chodzi w tej chwili nie o, o te z jego spółki, o te jego miliardy i tak dalej. Tylko chodzi o zabezpieczenie i dobro dzieci, o prawidłową sukcesję. No tak to było. Ale państwo powiedzą, co ja się tam salożem zajmuję? No tutaj widać e, dramat rodzinny. Dramat rodzinny, proszę państwa. I widać to, to przysłowie, że pieniądze szczęścia nie dają. Tu nie ma setek milionów, to są miliardy, ogromne miliardy. I nie dopełni obowiązku pan Solosz. I jego, to jest jego wina, że jest, jest, jest ten konflikt, powinien tak zrobić, żeby konfliktu nie było. Można to podzielić, można sprawiedliwie wszystko podzielić. Wiecie, jaki jest, jak jest podział sprawiedliwy? Po połowie. I koniec. I, I sprawy by nie było. Teraz huczą wszystkie media, Ci synowie są pokazywani, ojciec. To wpływa na rodzinę bardzo negatywnie. Oczywiście są ludzie, którzy będą nie mieć dobrego zdania o jego żonie i tak dalej. Tworzy się bardzo złą atmosferę wokół swojej rodziny. I to są rzeczy, które no, nie są dobre dla nikogo. Dla nikogo. Ja chciałem tylko tak to zaznaczyć, proszę Państwa, bo teraz ta jakby afera wybuchła, o tym się w Polsce mówi, no i mówię o tym, żeby Państwo o tym wiedzieli, tak, też, co się dzieje. Warto poczytać na ten temat. Ja Państwu mówię tylko ogólnie, tak. Dobrze, spotykamy się jutro w czwartek o zwykłej porze, o godzinie 18. Będziemy mówić o huraganie, oczywiście. Troszkę tylko, dlatego że ja bym chciał się skupić na efektach tego, tak? Bo to, że on będzie jutro przychodził i niszczył wszystko, to jest jedna sprawa, ale żebyśmy to zobaczyli, no to będzie prawdopodobnie kolejne 2-3 dni. Zobaczymy skutki tego, co stało się w Stanach Zjednoczonych. Ja państwu serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór, bo to jest wieczór między nami. Pozdrawiam wszystkich. Polonię na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych i tą polonię z Florydy, która mnie słucha, ogląda i przeżywa teraz tak trudne chwile. I, a z Florydy mam bardzo dużo słuchaczy, około, no, w, y, około tysiąca. Około tysiąca, no to jest sporo, i którzy się przewijają cały czas, także yy, no, módlmy się za tych ludzi po prostu, bo to jest po prostu no, niebywały, niebywały kataklizm, absolutny. Przez 100 lat nie było takiego huraganu. Także pozdrawiam wszystkich Państwa, całą Polonię na całym świecie i w Stanach. I wszystkich tych, którzy słuchali mnie dzisiaj z Polski. Pamiętajcie o wspieraniu mojego kanału. Będę niezmiernie wdzięczny. Odwdzięczę się tak tylko, jak będę mógł to zrobić najlepiej. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dwa kciuki dla Was. Wielkie serducho. Dziękuję bardzo. Kłaniam się i zapraszam na jutro na godzinę 18. Pozdrawiam Milka.